Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania samochodem, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy takiego pojazdu do 45 km na godzinę. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Dodatkowo, jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy ma mniej niż 18 lat, musi mieć pisemną zgodę rodzica. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam 10 najlepszych samochodów od 14 roku życia. Firma Microcar oferuje jedne z najtańszych pojazdów tej klasy. Wzorowany na Fiacie 500 model Do Initial ze standardowym napędem dysponuje półlitrowym silnikiem diesla o mocy 5,4 konia mechanicznego. Jest to maksymalna ustawowa wartość. Skrzynia biegów jest tutaj automatyczna. Cena tych aut jest niska, ponieważ wyposażenie nie powala. Mamy tylną wycieraczkę, pasy bezpieczeństwa, diodowe tylne lampy, ogrzewanie, elektryczne szyby i regulowaną kolumnę kierownicy. Drugim modelem tej marki jest model Do Dynamic, którego bazowa wersja jest droższa o 7000 niż cena poprzednika. To auto wygląda już nieco lepiej. Dodatkowo firma dała opcjonalnie możliwość zakupu poduszki powietrznej kierowcy za 825 zł, a system multimedialny za 1500. Auto w wersji premium ma ponadto centralny zamek, radio i aluminiowe felgi 14-calowe, a za dodatkową opatą wynoszącą 2500 zł klimatyzację. Auto z oszczędnym silnikiem diesla pali 2,5 litra na setkę. Trzecim samochodem wybranym przeze mnie do tego zestawienia jest Microcar MGO. Jest on dostępny w dwóch analogicznych wersjach, Do oraz w wersjach wyposażenia. Dynamic, niegdyś w salonie za 48 tysięcy złotych i Premium w salonie za 50 tysięcy. MGO jest o kilkanaście centymetrów dłuższy, ma odmienną stylistykę wnętrza i karoserii, jak i bogatsze wyposażenie opcjonalne. Na przykład mamy w nim kamerę cofania w pakiecie. Kolejne auto to Microcar Flex. To dwuosobowy dostawczak o ładowności zwiększonej nawet do 600 kg. W wersji pick-up ma 360 cm długości, w tym 230 cm przestrzeni użytkowej. Zużywa on 3,6 litra na setkę, a jego cena w salonie wynosiła 52 500 zł. Przechodzimy do kolejnego auta tego zestawienia. Jest to Ligier JS50. Przyjrzyjcie się i powiedzcie, czy nie przypomina on Wam czasem Citroena DS3? Mamy tutaj 15-calowe alufelgi i spoilery. W standardzie znajdziemy m.in. podgrzewane lusterka, podgrzewaną przednią szybę, centralny zamek, komputer pokładowy, tapicerkę z ekoskóry i oczywiście radio. Bazowy model to silnik o pojemności 0,5 litra. Każdego Ligiera możemy też kupić w bogatszej wersji Elegance, m.in. ze sportowymi alufelgami. Firma Aixam to kolejna marka, która produkuje mikrokary, a tu zaprezentuję Wam model Vision. Mamy dostępne trzy wariancje, wersję Compact, Coupe i Break. Ceny podstawowego modelu w niemieckim salonie to 40 tysięcy złotych. Takie auto ma silnik diesla o pojemności 0,4 litra, o mocy 5,4 konia mechanicznego. Spalanie wynosi 3 litry na setkę, czyli przy jednym pełnym baku jego zasięg to 500 km, więc jest całkiem nieźle. W standardowym wyposażeniu znajdziemy m.in. elektryczne szyby, lakier metalizowany i 13-calowe alufelgi. Opcjonalnie dostępny jest też ABS. U tego samego producenta możemy również kupić nawet crossovera. Tak można określić wersję Crossline Premium z plastikowymi zderzakami, nadającymi w sumie lekko terenowego wyglądu. Cena takiego wariantu jest nieco wyższa niż u poprzednika. Należy dodać do niego kilka tysięcy złotych za takie same warianty wyposażenia wnętrza, jak i tego, co znajdziemy pod maską. Czwartą z francuskich marek, które auta możemy kupić w Polsce i nie wiem, czy dobrze wymawiam, Châtenet. Najtańszym modelem jest CH26, który przypomina Mini. Auto w dniu premiery kosztowało ponad 50 tysięcy złotych za nowy egzemplarz z półlitrowym silnikiem diesla od Lombardini, który spala 3,15 litra na setkę. Standardowo dostajemy centralny zamek, elektryczne szyby, radio CD, czujnik cofania, tapicerkę z ekoskóry i 14-calowe alufelgi. Opcjonalnie możemy zamówić kamerę cofania oraz klimatyzację, elektrycznie odsuwany szklany szyberdach oraz 15-calowe felgi aluminiowe. Może to Was zdziwić, ale w tym zestawieniu pojawi się jeszcze wersja kombi. Jest to CH32 kombi, bo o nim mowa. W standardzie mamy oszczędniejszy silnik Yanmar, który spala nieco poniżej 3 litrów na setkę, co podniosło w konsekwencji w dniu premiery jego cenę do ponad 60 tysięcy złotych. Wygląda on bardzo dobrze, ale za tą cenę przecież mamy naprawdę fajne kilkuletnie auto z zarąbistym wyposażeniem, więc nie warto poczekać do 18. Ostatnią propozycją tego zestawienia jest CH32 w wersji pick-up. Zamiast standardowego bagażnika ma on otwartą pakę. Francuska marka oferuje go za podobną kwotę co poprzedni kombi, oczywiście z podstawowym, lecz włoskim silnikiem. Czy warto kupić jedno z tych aut tego zestawienia mając 14 lat i więcej? Tego Wam nie powiem. Decyzja należy do Was lub może trafniej rzecz ujmując, do Waszych rodziców.